Bo wszystkie piosenki ukraińskie, polskie, rosyjskie są bardzo ładne, a ta piosenka akurat Rozprachajte chlapcy koni, czyli rozsiodłajcie chłopcy konie po prostym języku ukraińskim. Dobrze mówię? Dobrze. Ja? Rozprachajte. Jak? Tu jest specjalistka od ukraińskiego. I tam jeszcze kolega nasz też z Kijowa przyjechał. Brawa dla Saszy. Sasza, wstań, proszę się ładnie. Proszę Państwa. I co teraz? To jeszcze zastanawiam sobie w klimacie wschodnim. Co byśmy zagrali jeszcze? Jakie chcecie jeszcze? Polską, ukraińską? Czeczeńskiej nie wziąłem niestety. Twój czas, ty wybierasz. Nie, to wasz czas, to wy jesteście publicznością. Nie, koleżanka śpiewa. Ja jestem tutaj, właśnie koleżanka. No, Masz, słuchaj. Może tego coś? To musisz się przesiąść, musisz się przesiąść. Bo wszystko. Koleżanka coś zagrała na gościa. No ja będę próbował je wokalnie pomagać. Po syryjsku mogę. Niestety tak niedługo jestem w Polsce, wiesz. Co? Dobrze, spokojnie. Spokojna, nie się było strasznie. Niestety nie tak długo jestem w Polsce. Jak raz, dwa. Mów, tylko sprawdzam mikrofon. Tak, raz, dwa. I po prostu się zachwycaj. Zasłoń w gardle, jak wiecie, wokalistka mówi tutaj. Aż mnie. Ale ile w Polsce? Przepraszam, ile w Polsce jesteś? Czwarty rok. Tylko? Brawa, jak ładnie po polsku, słuchajcie. Co to jest? Z której części Ukrainy? Zachód. Niedaleko Lwowa. Nieraz słyszałam o Lwowie z Polski, więc... Ale Lwów piękne miasto. Byłem. Ale nie to Lwowa. Ale nie to. Proszę? Stanisław. Dokładnie. Tak. Byłeś? Widziałeś? Ja byłem. Byłem ładny. Więc chciałam przedstawić wam taki zespół, nazywa się Odin w Kanoe. To jest jeden z moich ulubionych. Jeden w Kanoe, jakoś tak? Jakby po polsku. Jak przetłumaczyć po polsku? Odin w Kanoe. Sasza, jak to po polsku przetłumaczyć? Ale dobrze, to taka jest nazwa oryginalna. Jak? Jeden w kanoe to dosłownie, jeden w kajaku, tak? No tak. Kanoe to kajak, tak? Kanoe, łódka. Bardzo dobrze. Do piosenki przejdziemy. Proszę pić. Proszę pić.